Siemka, witam w 25 odcinku Lepszego dla Czytów Pana. No i zaczynamy Saga Yomii. Saga Yomii. Jest Elazul. Szuka przyjaciół. Pomagamy mu, oczywiście. Świetnie, ale... Musisz coś tam... Nie no, lecimy z tobą. Przyłączamy go do siebie. Chcemy wyjść, ale nagle trafiamy na Pearl. Idziesz gdzieś? Tak. Mogę zostać tutaj? Tak. To nie fair. Musisz. Na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie, prawda, Saper? Byle jaka opcja. Ty też? Uf. To jest zbyt niebezpieczne. Nie, żywej. Niebezpiecznie jest być tutaj. Też. Te wszystkie ataki w ogóle. Teraz odpowiadamy invite her offer. Poszła do naszego domu. Tam będzie bezpieczna z Bładem i Lisą, Kaktusem. Natomiast my z Elazulem idziemy na poszukiwania pozostałych Yumi, którzy mogą być narażeni na ataki ze strony Sandry, łowczyni klejnotów Yumi. Dobra, idziemy do Geo. Teraz przez 3 odcinki będziemy cały czas tylko Saga Yomii robić z rzędu, także żadnych pobocznych odcinków, przygód. Sama Saga Yomii. Dokładnie 6 przygód zostało. Widzimy scenkę. O tej dziewczynce już mówiłem. Teraz się okaże, że jest jedną z Yomii. Idziemy tędy. Jest to najmłodsza z Yumi. Esmeralda się nazywa. Najpierw idziemy tutaj na salę wykładowczą. A nie, nie, przepraszam, jednak nie. Najpierw do biblioteki. Widzimy ją tutaj. A, dobra, to teraz trzeba się przespać. Żeby nastał dzień, w którym będzie miała lekcję. W tym celu udajemy się... Po prostu wyjdę i wejdę na mapę. Tak właśnie minie jeden dzień. O, Salamander może być. Dobra, teraz idziemy na salę wykładowczą. Trochę to porypana przygoda, bo dużo takich właśnie zagadek, że nie wiadomo co zrobić. Widzimy teraz po lekcję, gadamy z nią. Hello. Ach, Yumi! Jestem rycerzem z Lapisu, Elazu. Szukam pozostałych Yumi. Wow. Ciszej, piasek, piaski. Teraz, teraz. Spokój się, Elazul. Chyba się wkurwił.
powiedziała nam, że ma teraz lekcję, musimy znowu wejść, aby rozpoczął się inny dzień, w którym nie będzie miał lekcji. Ale jest jeszcze inny sposób. Udajemy się tutaj do kafejki. Gadamy z tym tutaj. To jest taki nocleg. Jeszcze jeden dzień, bo musi być Andite albo Dryad. Trochę to będzie męczące, no ale cóż. Zajebista saga, bardzo mi się podobała zawsze. Musimy po prostu bronić wszystkich Yumi przed tą Sandrą. Znaczy Elazur chce. Ale czy się uda, no niebawem się okaże. Wiadomo, że przetrwała już tylko garstka Yumi. Dobra, jest Esmeralda. Teraz nam opowie ten koleś tutaj o Yumi. O ich magii. Chyba się obraził. Naprawdę jesteś Yumi? Dlaczego nie masz swojego obrońcy? Tak, to prawda. Chcę cię o coś zapytać. Jeśli podróżujesz Elazur w poszukiwaniu wszystkich Yumi. Nie. Jak jest to on, Saper? Ale modelka. W końcu zaczęło Deluk i Clawer. Nasza przygoda pierwsza z dzisiejszych dwóch. Znowu musimy pójść się przespać. Fajnie to. O. Dobra, możemy teraz iść do klasy. Na szczęście, jak to w sagach bywa, będzie boss dzisiaj. Nawet dwa. Tak, mam jedno pytanie. Do tego człowieka. Do Sapera? No a nie? Musimy przyjść do biblioteki w Gnom albo Undyne dzień. Te dwa dni. Ten albo ten. Więc znowu musimy się przespać, bo nawet dwa dni. A nie, jednak jeden. No to dobrze. Czy nie? Kurde. Jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Andaj. Teraz można iść do biblioteki. W końcu. Dziękuję za to, że przyszliście. Więc co możemy dla ciebie zrobić? Po pierwsze,
po co mi wyjaśnić. Uciekłem z miasta Yumi i poszłem do tej akademii. Dlaczego uciekłeś z miasta Yumi? Florina... jedyna, która potrafiła leczyć, zaginęła. Lecząca Florina. To było zbyt ryzykowne zostać w Yumi City. Ponieważ siła leczenia... Ponieważ już nie było siły leczenia. Ta Florina to jest jej siostra. Więc ten tutaj po prawej, taki wielki kukło, pomógł jej. Teraz już nie może jej ochraniać, bo ma jeden perl. Więc zaproponuję nam to. Zostaniemy jej rycerzem. Pewnie. Zawsze chciałem być rycerzem. Dobra. Musimy się teraz ją opiekować. To jest nasza Yumi taka. Fajnie mieć swojego Yumi i ochraniać. Dobrze, teraz idziemy tutaj. Musimy znaleźć jej siostrę. Kurde, co teraz zrobić? A, już wiem. Do pałacu trzeba iść. Jednak był tam Nicolo, widziałem go. Myślałem, że już go więcej zobaczę. Ale jeszcze tam się przechadzał. O, tutaj mieliśmy przyjść. Zapytałaś się, czy widziała jakiś taki kryształ? Powiedziała, że może w piwnicy. Kupię pizza. O, jest i ona, Diana. Kolejna z Yumi. To nie jest jej siostra, której szukaliśmy. Nie jestem już więcej Yumi. Ale dlaczego? Nigdy moja siostra zawsze powtarzała, że bez kryształu nie da się żyć. Ostatnią Yumi, która potrafiła leczyć, była Florina, która nie żyje. To już nigdy nie powróci. Nie poddam się. Zabierz kryształ swojej siostry i opuść to miejsce. Ta, która poluje na kryształy, się zbliża. Jak się zbliża? Będzie chciała ukraść mój kryształ. Muszę zdecydować. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. I to się zakończy z moim kryształem. Coś takiego. Jeśli nadal masz nadzieję, jako Yumi, twoja siostra... Twoja siostra musi tu gdzieś być. Dobra. Teraz idziemy do kawiarni. Sobie... No dobrze, powiedz. Nie kawiarni, tylko do noclegowni. Pomyliłem się. Thank you.
Ja. Kurde, no nic teraz zrobić. Pomyślmy, co teraz zrobić. Nie wiem, kurde. A, tutaj trzeba było przejść. Dobra. Nie wchodź do środka. Przepraszam, śpieszę się. Masz jakikolwiek kształy? Czekaj. Więc twoja siostra jest... Florina, Przepraszam, nie handlujemy tutaj kryształami. W porządku. Dobra, to wchodzimy. Teraz tutaj chyba. Nie, jeszcze nie. I znowu nie wiem co zrobić. Kurwa. A, może z tej strony. Trzeba było od boku do niego zagadać. Zapytałeś się go, czy ma jakiś kryształ. Wchodzimy za mapę teraz tutaj. Gdzie teraz znowu? No kurde. Nie wiem. Chyba tu trzeba jeszcze... Już chyba wiem o co chodzi. Musimy mieć triadę. Przepraszam. Musimy zrobić, żeby było Dread Day. I iść do pokoju dyrektora. Chyba. Kurde, aura. Nome. Jak triad. Dal. Czym kurwa.
Dobra, mamy w końcu ten dread day. Idziemy do pokoju dyrektora na chwilę. Dobra, w końcu możemy, kurde, funkcjonować. Pojawia nam się scenka. Powie nam, żebyśmy wrócili do nas lagowni, bo coś wyczuwa. O, wiedziałem, że to był. Co ty robisz? Przestań. Tutaj jest. To jest mojej siostry. Dalej, jesteś moim rycerzem. Walcz, walcz za mnie. Mogę walczyć. Masz rację, przepraszam, to długa historia. Ktoś tam mówi o płaczu Yumi, który leczył wszelkie rany. Widzimy, jak łowczyni klejnotów przybyła do Deo. Lucky Clover. Oj, notka, niedobrze. Chyba się zaraz pożegnamy z kimś. The Lucky Clover będzie moje. Co mam teraz robić? Dzięki Safer, ale wrócę do Akademii. Powiedz Elotowi, żeby uważał. I ty też uważaj na siebie. No nie iść tam, głupia. No i tyle z mojego rycerstwa. Pytanie o tym razie. Idziemy. Bierzemy go ze sobą, idziemy. Spóźniliśmy się. Oj, kurwa i dupa. Została porwana. Przez Sandra niestety. I inspektor Boyd też się spóźnił jak zwykle. No niestety. Jednego imienia mniej. A była taka spoko. Widzimy ją jeszcze. I już się teleportowała niestety. Albo ktoś się teleportował. Diamentowa Yumi. Młody rycerz Yumi. Pamiętasz mnie? Pewnie. Więc pozwolę wam to wejść. W końcu boss. Długo na to czekałem. Niestety to wszystko na to ci było stać, Devil Beście. Tędy. Niestety widzimy Sandry Esmeraldem.
Przyjaźniliście się. Niestety Esmeralda zginęła. Szkoda jej trochę. Przepraszam. Wiem, co się stało. Wierzę, że ta, która poluje na diamenty. Platinum, o. Muszę jej powiedzieć o Esmeraldzie i Dianie. Ten dom, to miejsce jest naprawdę ładne. Razul tutaj! Ale nie teraz, wygląda na szczęśliwą. Koniec tej przygody. Jakże długiej nawet. The Lucky Clower. Jednego imiego mniej, niestety. No szkoda, szkoda. Co zrobić? Żyje się dalej. Dalej pochodzi się. Kurde, klawiatura mi przestaje działać. Dalej idź. Jonak, Alazul, za chwilę się widzimy. Tak czy siak. Widzimy, że Pearl nie ma już w domu. Coś się musiało stać. A może nie. Może to przypadek. Widzimy Elasula przed domem. Pearl przyszła? Not yet. Więc musiała dostać notkę. Cholera. Łowczyni kryształów musiała ją porwać. Znajdźmy ją. Kolejna przygoda z tak Yumi Cosmo. Na szczęście nie jest tak długa jak poprzednia. Także mogę jeszcze tam zrobić dzisiaj. Sporo się dowiemy. Widzimy notkę. Gdzie nas zaprowadzi? Ano do Mekki w Caverns. Tuż obok domu. Musimy tam iść teraz. Automatycznie się pojawimy w domu za chwilę. Ale tylko na chwilę. Od razu wyruszamy już bocznie do Mekki w Caverns w poszukiwaniu Pearl. Idziemy. Używamy... a nie, najpierw gadamy z tym. Z jakąś modelką. Pomarańczowy włosach? Dokładnie. Dobrze na górę. Dobra, używamy Boinka. Tego tutaj, z góry. Teraz w którą stronę? Zobaczę tam. Nie, kurde, no nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze idę. A, chyba źle. Chyba źle idę, ale dobra. Zobaczmy.
To na niej będę iść. Pewnie źle idę. Tak. Źle polazłem, ale widzę, że jest aura. Zagramy muzykę i... Kurde, nie tam są. No dobra, spróbujemy złapać aurę. Chyba się nie uda. Dobra, nie ma co tracić czasu. Czyli źle polazłem, dobra. Raz mi tak powiem, opinuję, że ciągle ucieka. I teraz została porwana. Tak, to jest super. Nawet nie wiem, czy dobrze idę. Bo jeszcze był jeden punkt. Aha, czyli źle. Dobra. Jeszcze raz użyjemy tego teleportu. Może ten. Pasy mają żółty pasek, ładnie. Dobra, to tutaj widzimy jakiegoś gościa. Musimy spieszyć. Czekaj. Nie, to nic. Ta dziwna postać, którą właśnie minęliśmy, będzie bardzo związana z tym padą. Ale to dowiecie się w swoim czasie. Na razie nic nie zdradzam. Dobra, doszliśmy w końcu na miejsce. Widzimy Pearl i Sandrę. Więc przypominasz sobie już teraz? Ile razy mnie jeszcze o to pytała? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Dlaczego ty? Spierdolaj od Pearl. Ratul. Hehe, czekałam na ciebie. Ha, za późno. No i dupa. Pearl. I drugi raz ma
unieruchomiony kryształ. Serce Yumi, o, może tak to nazwiemy. Co teraz, moja droga? Nie jesteś bezpieczna. Twój rycerz jest bezwładny. Nie słuchaj jej. Zarazem. Przyszedł ten dziwny koleś. Sandra, przestań. Król. Dlaczego nie możesz płakać? Odpowiedz, Peru. Nie możesz już leczyć, jesteś tylko księżniczką. Naprawdę, straciliśmy swoją moc dzięki temu. Posłuchaj głosu swojego serca, powiedz. Ciągle nie możesz tego zrozumieć? Wasze serce są moje. Nie potrzebuję siły leczenia. Tylko daj mi siłę do walki. I nagle coś... stanie się coś, co będzie bardzo ważne w tej kadze. Pearl zamieniła się w Black Pearl. Naprawdę chcesz ze mną walczyć, Sandra? Nie. Nie chciałam. Nagle Sandra się przestraszyła, a my wraz z Black Pearl szykujemy się do walki. Kolejny level bestem. O, przeżył tam, wow. Aha, jak jesteśmy obok Black Pearl, to mamy nieskończoną ilość limitu, czyli technik. Możemy ich używać w nieskończoność, kiedy jesteśmy przy niej. Nie wiesz, że... Coś tam... Florina żyje? Pamiętam. Zmyłam się stąd teraz. Spotkamy się ponownie w rycerzu Yumi. Per zniknęła. Jesteś wolny. Lapis rycerzu. Przepraszam. Wszystko się powiększyło. Zabieramy go do siebie do domu. On jest z Yumi. Będę sam tutaj nic nie pomoże. Ale... Pearl... Koniec przygody Cosmo. Dowiedzieliśmy się z niej, że Pearl ma rozwojenie jaźni. I że Sandra jest bezwzględna. Dąży do osiągnięcia swojego celu. Chce posiąść wszystkie serca Yumi. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to subujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Zostały ostatnio 8 przygód Legend of Mana, w tym 4 sagi Yumi, 3 poboczne i jedna ostatnia główna kończąca. Cześć, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Elo!